Cześć, nazywam się Sebastian. Pamiętacie mnie już na pewno z poprzednich lekcji. Mam nadzieję, że nie lekcje opanowaliście perfekcyjnie i nie było większych problemów. Dzisiaj zajmiemy się pracą lewej ręki, tak? Lewa ręka. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że podczas gry dźwięków lewą ręką na gitarze musimy pamiętać o naszym kciuku, tak? Kciuk musi być postawiony prostopadle do grywki. Nie można go kłaść w ten sposób, ani w ten, ani w jakiś tam dziwny sposób, tak? Pamiętajcie, na środku gryfu, mniej więcej prostopadle, ustawiamy kciuk. I teraz może seria ćwiczeń takich, coś takiego jak wprawka, tak? Czyli mamy cztery palce, raz, dwa, trzy, cztery i cztery progi, raz, dwa, trzy, cztery. I gramy w ten sposób, słuchajcie. Na pierwszej strunie E, potem na drugiej strunie H, to samo i na strunie G, to samo, tak? Czyli mamy, możemy od G zacząć, w różnych konfiguracjach można grać to ćwiczenie, tak? I w dół. Musicie to opanować, żeby móc w ogóle... Pamiętajcie, przy graniu dźwięków w dół musicie postawić palce, wszystkie cztery palce najpierw, zanim zagracie, tak? Więc stawiam palce, zdejmuję czwarty palec, zdejmuję trzeci, tak? Zdejmuję drugi i pierwszy. No? I tak samo na kolejnej strunie. Ponieważ granie dźwięków w dół jest troszeczkę trudniejsze od grania dźwięków do góry, tak? Bo do góry, grając dźwięki do góry, palce same się ustawiają automatycznie. Widzicie? I przyklejamy te palce do gryfu, nie odrywamy ich, tak? Nie robimy czegoś takiego. To jest absolutnie niedopuszczalne, że podnosicie kolejno palce, tak? Nie robicie, to jest absolutnie. Starajcie się przykleić, w cudzysłowie, przykleić palce do gryfu. OK? I tylko cztery progi, pierwsze cztery progi na razie. Możemy oczywiście, jak już opanujecie cztery progi, możecie zacząć od piątego progu, to samo. Możecie od jakiegokolwiek progu tak naprawdę zacząć to ćwiczenie. To jest ćwiczenie... Ja to nazywam ćwiczeniem chromatycznym, tak? Ćwiczenie wprawka, po prostu. Rozgrzewka, wprawka. Ale bardzo, bardzo potrzebna. Mało tego, można na wszystkich strunach grać. Więc na przykład powiedzmy od piątego progu. Zaczynacie kciukiem. Już praca kciuka już jest opanowana. Już wiecie, jak grać kciukiem. Więc po kolei dźwięki kciukiem. I na wszystkich strunach gramy wprawkę. Pamiętając oczywiście o pracy prawej ręki, palców prawej ręki naprzemiennie, tak? Przynajmniej pierwsze dwa palce, żeby pracowały naprzemiennie. I w dół. Violinowe i teraz basowe. Kciuk. Tak? To jest absolutna podstaw, żeby w ogóle móc wydobyć dźwięk z gitary, tak? Bo granie pustych strun nie jest aż takie trudne, tak? Ponieważ nie musicie nic naciskać, a teraz już dokładamy lewą rękę, więc macie już więcej rzeczy do koncentracji, więcej rzeczy musicie mieć na uwadze, tak? Pamiętajcie o tym, żeby kciuk był postawiony prostopadle do gryfu, w ten sposób, tak? I cztery palce, cztery progi, taka zasada, cztery palce, cztery progi. I ćwiczymy powolutku. Poznajemy dźwięki, kolejno dźwięki na strunach wiolinowych, tak? Czyli na strunie G, na strunie H i na strunie E. I na strunie G mamy dwa dźwięki do zagrania. G, A. Potem na strunie H mamy trzy dźwięki. H, C, D. I na strunie E mamy też trzy dźwięki. E, F, G. I w dół. G, F, E. D, C, H, A, G. A i mamy taką całą, powiedzmy, można powiedzieć, że to już jest gama, tak, do zagrania. I ćwiczymy tą gamę. G, A, H, C, D, E, F, G.
w ogóle zagrać jakiekolwiek ćwiczenie i na przykład ćwiczenie melodia dziecięca, piosenka, powiedzmy, też naprzemiennie palce prawej ręki i gramy. E, G, E, G, G, F, E. D, F, D, F, F, E, E. I teraz C, E, C, E, E, D, D. I teraz H, D, D, C, C. I powtarzamy. Nauczymy się dzisiaj wydobywania dźwięków na strunach basowych, na trzech kolejnych strunach basowych D, A, E, tak? Więc mamy na strunie D, gramy pustą strunę D, wszystko kciukiem prawej ręki. Pamiętajcie o oparciu wskazującego środkowego i serdecznego palca na trzech kolejnych strunach wiolinowych. Gramy tak, D, potem naciskamy drugi próg, to jest dźwięk E i trzeci próg serdecznym palcem F. Przechodzimy na kolejną strunę, A, i tak samo jak na D, drugi próg, dźwięk H i C, tak? I struna basowa szósta, E, pierwszy próg pierwszym palcem, F i trzecim palcem G, tak? I mamy coś takiego, E, F, G, A, H, C, D, D, F, ok? I w dół, czyli gamma na strunach basowych. Pamiętaj też, jakie dźwięki gracie, więc jeszcze raz powtórzmy. E, F, G, A, H, C, D, E, F. Tak? I w dół. F, E, D, C, H, A, G, F, E. Musicie zapamiętać nazwy tych dźwięków, tak? I seria krótkich ćwiczeń na strunach basowych, czyli naciskamy, już nie gramy tylko pustych strun basowych, ale też wydobywamy na nich dźwięki, tak? I pierwsze ćwiczenie. Dwa, trzy, cztery od początku. Raz. Jeszcze raz powtarzam. To była seria dźwięków na strunie D. Teraz przechodzimy na strunę A i gramy. Metrum 3 czwarte. Raz, dwa, trzy, 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 jak początku, dwa, trzy, raz. Kolejne ćwiczenie.
Może to jest ciekawsze. Czwartego palca do grania na strunach basowych. Nie jest tak, że zawsze gramy tylko to na tej zasadzie. Wszystko zależy od kombinacji dźwięków danego ćwiczenia lub też utworu, tak? Także problem palcowania jest bardzo ważny, żebyście używali właściwych palców na właściwych dźwiękach. I jeszcze jedno ćwiczenie na strunie, najgrubszej strunie basowej E, więc brzmi to tak mniej więcej. Ćwiczenie, co by Wam się nie nudziło. Ćwiczenia, którekolwiek, pierwsze, drugie lub trzecie, które tutaj słyszeliście, ćwiczcie powoli i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że Wam się wszystko uda. Wszystkiego dobrego.